Russia, the big bears talking. Wodka, garmośka, babuszka, still shocking. 47 is clocking, so fuck you. Spiking dance till the morning, fuck you. A rear window comes and one gas. Sure, I was a great vacuum, so black red mass. Leave Russia. Starajcie się zrozumieć, co tu powiem. Choć na chwilę wejdźcie w moją sytuację. Jestem sobie, tak z pozoru, zwykły człowiek. A mam ciągłe, sam ze sobą, komplikacje. Nie wytrzymuję. Co krok mnie coś rozśmiesza. Kaszleć próbuję i warg zagryzam miążysz. Głupio się czuję, czerwienie się i mieszam. Nie wytrzymuję, bo coś mnie śmieszy, śmieszy, śmieszy wciąż. Jeszcze mi w dodatku warga pękła. Raz panienka nie zepsuta i przyjemna, bo cokolwiek wybujałej wyobraźni wyszeptała do mnie: miły, złącz się ze mną, bo podobno dwojgu ludziom zawsze raźni rodku. Nie wytrzymałem, obśmiałem się jak norcia. Nie wytrzymałem, w nerwowy wpadłem szok. Nie wytrzymałem, jak pensjonariusz w tworkach się zachowałem. I tak przez cały, cały, cały rok. Dnia pewnego, najzwyczajniej całkiem w świecie, ktoś, z kim zawsze się liczyłem, zliczę, proponował mi w zacisznym gabinecie. Przyczółkowe stanowisko kierownicze. Ja kierownicze. Nie wytrzymałem. Jak można mnie tak śmieszyć? Nie wytrzymałem. No, aż mnie zgięło w pół. Śmiechem parskałem. Rozmówca mój się speszył. Nic nie rozumiał. Lecz o co chodzi? Prawdopodobnie czuł. Kiedy z tych nerwowych się otrząsam stanów, obserwuję bardzo pilnie całą salę i dostrzegam zawsze kilka pań, panów, co by nawet może bardzo chcieli, ale... wciąż wytrzymują, wciąż tłumią w oczach błyski. Przykładu ze mnie nigdy nie myślą brać, bo wciąż trenują nieomal od kołyski. Ciągle trenują jak ci. Trzeba się śmiać. Zazdroszczę im bardzo. Ja nie umiem.